Pamiętam rozmowę, którą kiedyś usłyszałem między policjantem a jakimś dziennikarzem. Zrobił coś, co można nazwać przejażdżką, gdzie członek prasy siedzi w radiowodzie z kilkoma policjantami i przeżywa z nimi jeden dzień. Tylko, że to była noc, a nie dzień. Pamiętam, jak krążyli po niektórych z tych ulic, które wyglądały trochę przerażająco. I pamiętam, jak funkcjonariusz policji wygłaszał wykład na temat standardowych procedur operacyjnych w tego rodzaju sytuacji. I pamiętam, że powiedział w pewnym momencie, że za każdym razem, gdy spotykasz kogoś w ciemności nocy na takiej ulicy, uważaj. Kiedy się do nich zbliżasz, powiedział. Nigdy nie wiesz, na czym mogą być. I oczywiście miał na myśli alkohol, narkotyki, lub coś, co może sprawić, że ludzie mogą być nieprzewidywalni i będą zachowywać się w sposób, który może nie mieć sensu, który mogą być nieodpowiednie do sytuacji, które mogą wymknąć się spod kontroli. I kiedy zastanawiałem się nad tematem, który chciałem dziś omówić, pomyślałem, że to całkiem niezła wypowiedź tego funkcjonariusza policji. Po prostu trochę to zaadoptuj i powiedz. Że kiedy napotykam postacie z historii, mądrze jest traktować je tak, jak policjant traktuje podejrzanego na ciemnej ulicy. Uważaj, nigdy nie wiesz, na czym może być ta historyczna postać. Powiedzmy, że chcę zrobić test narkotykowy Hitlerowi. To tylko jedna z rzeczy na mojej liście rzeczy do zrobienia, gdy tylko dostanę ten wehikuł czasu, który zamówiłem. Jest też kilka innych postaci z historii, które w mojej głowie powinno się przetestować. Wszyscy wiemy, prawda, jak duży wpływ mają środki odurzające na nasze nowoczesne społeczeństwo. Istnieje powód, dla którego istnieje tak wiele sankcji prawnych, testów, regulacji. Mam na myśli, do diabła, wielu ludzi siedzi dzisiaj w więzieniu za robienie rzeczy, które historyczni przywódcy robili swobodnie. Jedyną różnicą jest to, że nie mamy żadnego dowodu ani świadectwa, że to robili. Istnieje cała ukryta strona historii, o której wszyscy wiemy, że tam była, a jest na to tylko bardzo mało dowodów. Na pewno nic, co by dzisiaj wygrało sprawę sądową. Jeśli masz szczęście, studiując dane z przeszłości, możesz mieć kilka anegdotycznych dowodów. Ktoś mógł kiedyś w historii powiedzieć coś, co znalazł biograf lub jakieś inne przesłanki. Coś, co sugeruje, że może być jakieś picie lub zażywanie narkotyków, na przykład w czyimś prywatnym życiu. Ale nic ostatecznego. Ten brak dowodów doprowadził do zaginięcia całego fragmentu historycznej układanki. Jest tam, ale nie możesz tego udowodnić. A jeśli nie możesz tego udowodnić, zaczynasz szukać innych sposobów wyjaśnienia zachowania, które są mniej logiczne niż twierdzenie, że ktoś był po prostu pod wpływem, kiedy coś robił. Podam przykład tego, co mam na myśli. Myślisz o niedawnej historii, o fatalnym wypadku księżniczki Diany, który wydarzył się w Paryżu. Jeśli nie wiesz, że kierowca jej samochodu był pod wpływem, tracisz wielki kawałek tej układanki, czy nie? Wyobraź sobie kogoś, kto za sto lat próbuje zrozumieć ten wypadek, kiedy pisze książkę o historii Lady Di i nie wie, że kierowca samochodu był pijany. Zaczniesz szukać różnych wymyślonych powodów, że mogły się zdarzyć rzeczy, które są mniej logiczne niż po prostu pijany kierowca, jeśli tego nie wiesz. Wyobraź sobie, że dzieje się to w całej historii. Jest cała masa ludzi, którym można się przyjrzeć, a na których mamy tylko maleńkie dowody albo wcale. A teraz możesz wyobrazić sobie, jak wiele z tych rzeczy musi być częścią tej właśnie ukrytej historii. I nie chodzi tylko o środki odurzające. Wszyscy wiemy, że historia ma wiele ukrytych stron. Gdyby ktoś dziś chciał napisać o tobie biografię, jak blisko byłby w stanie dotrzeć do prawdy? Może to zależeć od tego, ile byś się podzielił z tym biografem. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy prawdopodobnie mieliby kilka rzeczy, których nie chcieliby chętnie rozgłosić. I to dotyczy wszystkich w historii. Ale czasami te rzeczy są naprawdę ważne. Jak na przykład nie zdać testu narkotykowego. Podam przykład, na początek. Weźmy jednego z najpopularniejszych prezydentów w historii Ameryki. Kogoś, kto wciąż jest powszechnie postrzegany z, no cóż, niemal statusem celebryty. John F. Kennedy. Kennedy był prezydentem, który służył w latach 61-63. I oczywiście został zamordowany. Wciąż jest ogromną postacią w świadomości publicznej, ponieważ jego zabójstwo jest jedną z tych rzeczy, o których ludzie od tamtej pory mogą pisać książki i mają różne teorie na temat tego, kto naprawdę stał za jego zabójstwem. Kennedy był również młody, przystojny i energetyczny, a w jego prezydenturze był element, na który ludzie czule patrzą wstecz. Ale wiele z tego, na co czule patrzą wstecz, było mitem. Kennedy nie był energetyczny. Kennedy był praktycznie kaleką. Bycie energetycznym było częścią tego, na czym prowadził kampanię. Występował przeciwko administracji, która była uważana za stara. W Stanach Zjednoczonych była cała masa młodych ludzi, którzy właśnie dorastali, byli gotowi na przesłanie, jak powiedział Kennedy, przekazania pochodni nowemu pokoleniu, jego pokoleniu. A Kennedy grałby w piłkę nożną ze swoimi braćmi, udając obraz zdrowia, młodości i Wigor był jednym z jego ulubionych słów w kampanii. Ale teraz wiemy, że ciało Kennedy'ego rozpadało się. Biografie napisane o nim w ciągu ostatnich 10 lat najbardziej odsłaniają, jak zły był stan fizyczny tego prezydenta. Niektórzy biografowie twierdzą, że rano nie mógł sam założyć skarpetek. Były całe dni podczas jego prezydentury, cały dzień leżał w łóżku i po prostu stamtąd pracował. Teraz dopiero w ciągu ostatniej dekady dokumentacja medyczna Kennedy'ego została ujawniona opinii publicznej. A lekarze, którzy przejrzeli tę dokumentację medyczną, współcześni lekarze są zdumieni, ile i jakich rzeczy Kennedy wlewał do swojego ciała. Miał tak wiele okropnych problemów, które trzeba było leczyć lekami, a potem ten lek często powodował skutki uboczne, które były leczone kolejnymi lekami. Że to zdumiewające, że facet w ogóle był w stanie wykonywać swoją pracę. Czytasz listę leków, które brał przede wszystkim to tylko te legalne środki przeciwbólowe, opiaty, narkotyczne środki przeciwbólowe, których potrzebował były w tak silnych dawkach, że zastanawiałbyś się dzisiaj, jakbyś zareagował, gdybyś się dowiedział, że twój obecny prezydent jest pod wpływem tych leków. W cudzysłowie, Kennedy nie przeszedłby nowoczesnego testu narkotykowego. Dodatkowo przez dużą część swojej prezydentury Kennedy otrzymywał specjalne dawki od gościa o nazwisku dr Max Jacobs Max Jacobs, a nawiasem mówiąc, koleś ma też inny pseudonim. Muzycy, poeci, pisarze, którzy również odwiedzili dr Maxa Jacobsona, dla tego samego strzału, który dostawał Kennedy, ukuli pseudonim dr Feelgood, czyli w wolnym tłumaczeniu po polsku dr Czuj się Dobrzyński. Nawiasem mówiąc, doktor czuj się Dobrzyńskiemu cofnięto prawo do uprawiania zawodu w 1972 roku zadawanie właśnie takich strzałów, jakie dostawał JFK, a dużo dał ich Kennedy'emu. A zastrzyki zawierały witaminy, sterydy. JFK brał dużo sterydów, bo miał schorzenie zwane chorobą Addisona. Jego organizm nie produkował adrenaliny, więc musiał ją uzupełniać. Nawiasem mówiąc, Sterydy spuchły mu twarz. Kiedy zobaczysz klasyczne zdjęcia Kennedy'ego z tą charakterystyczną twarzą, zdaj sobie sprawę, że był zły na tę twarz. Bo była spuchnięta od sterydów, które brał. Dla niego powinien wyglądać znacznie młodziej, bardziej jak jego brat Robert. Ale ta twarz jest teraz czymś w rodzaju charakterystycznej twarzy. Patrzysz na to i myślisz, że wygląda jak JFK. Nie, tak wygląda JFK na sterydach. A teraz zastrzyk dr Jacobsona zawierał witaminy, sterydy, całą masę innych rzeczy oraz dużą ilość amfetaminy, co dzieciaki dzisiaj na ulicach by opisały jako amfa albo speed. W rzeczywistości brał straszną ilość tych rzeczy i miał kilku różnych lekarzy. A niektórzy z jego prawowitych lekarzy przyszli do niego w pewnym momencie, kilka lat w prezydenturze, i powiedzieli, że panie prezydencie, musisz pan to zastopować. Jeden z nich chwalił się, że powiedział prezydentowi, że człowiek, który bierze te rzeczy, nie powinien trzymać palca na guziku nuklearnym. Kennedy był wręcz na pewno pod wpływem podczas części swojej prezydentury. Nawiasem mówiąc, istnieje wiele plotek o okazjonalnym zażywaniu JFK, kokainy oraz marihuany. Mam na myśli, że facet z pewnością miał dużo narkotyków w swoim systemie. Skarżył się na to, że czuje się oszołomiony i czasami wytrącony z równowagi. Chociaż co ciekawe, winę za to, że JFK się źle czuje, jest powiązana z jego lekami na alergię. Nie mieli środków, które teraz używają. W tamtych czasach te rzeczy naprawdę wywalały cię z nóg. W każdym razie jest to coś, co się dowiadujemy teraz. Wyobraźcie sobie, że gdyby, że gdyby ludzie w 1962 o tym wiedzieli, Kennedy był prezydentem w jednym z prawdopodobnie najniebezpieczniejszych momentów w historii planety. W każdym razie w historii ludzkości na planecie. To on zajmował się kryzysem na Kubie w październiku 1962 roku, kiedy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone mierzyły się w kwestii broni jądrowej umieszczanej na Kubie przez Rosjan. To był najbliższy moment, w którym świat doszedł do totalnej wojny nuklearnej. Byli ludzie w administracji Kennedyego, którzy mówili, że wychodzili z białego domu w czasie kryzysu, żeby złapać kilka godzin snu w domu i poważnie zastanawiali się, czy następnego dnia będzie jeszcze biały dom, kiedy się obudzą, czy w ogóle się obudzą. Nie wyobrażam sobie innego czasu w historii ludzkości, kiedy ludzie stawili czoła temu zagrożeniu do takiego stopnia, jednocześnie nie tylko w jednym mieście, w jednym kraju, ale wszędzie. W każdym razie trochę przerażające jest myślenie o tym, ile leków legalnych, a może i nielegalnych krążyło w tym czasie przez jego system, co wymagało największej trzeźwości i racjonalności. Powinniśmy po prostu powiedzieć, w przeciwieństwie do sytuacji w Zatoce Świń na początku lat 60. i w przeciwieństwie do szczytu Chryszczowa, wydaje mi się, że Kennedy uczestniczył wcześniej w Berlinie podczas swojej prezydentury i te sprawy były źle załatwione. Kryzys kubański natomiast został po mistrzowsku oponowany przez JFK. I czytałem relacje od niektórych ludzi, którzy twierdzą, że nie był pod wpływem doktora Czuj się Dobrzyńskiego podczas kryzysu kubańskiego, i to wpłynęło na to, że radził sobie z tym lepiej niż radził sobie z wcześniejszymi sprawami. Nieco nawiązując do pomysłu, że te wcześniejsze sytuacje mogły zostać spartaczone, ponieważ nie był w najlepszej formie. W każdym razie nie wiadomo. To część tej ukrytej strony historii. Ale chciałbyś podać Kennedy'ego testowi, prawda? W dniu, kiedy kryzys kubański jest najgorszy. Widzisz, wiedza o sytuacji JFK z nowoczesną dokumentacją medyczną, którą mamy, a która została niedawno opublikowana, pozwala ci rzucić okiem na to, czego brakuje ci wreszcie historii. Jest jak góra lodowa. Część z nich wystaje z powierzchni wody, ale pod spodem jest cały gigantyczny kawałek który jest pomijany? Znowu możesz znaleźć więcej przykładów, które cię kuszą, kiedy spojrzysz na najnowszą historię, ponieważ prowadzenie dokumentacji jest lepsze, ale wiesz, że ludzie z dawnych czasów byli prawdopodobnie w gorszej sytuacji niż my. Przyjrzysz się i zauważysz, jak bardzo współczesny świat jest świadomy rzeczy, takich jak narkotyki i alkohol oraz kosztów dla społeczeństwa. Spojrzysz na to, ile przepisów wprowadziliśmy, rzeczy, które mają odstraszać i chronić. Kary, jeśli ludzie posuną się za daleko. Testy, przeszukiwania, przepisy prawne. Mam na myśli oczywiście, że współczesny świat włożył wiele wysiłków w ograniczenie szkód, które te rzeczy mogą zrobić. Teraz wyobraźmy sobie naszych przodków z przeszłości, żyjących głównie w świecie, nie zawsze, ale głównie w świecie, bez żadnej z tych kontroli, często nawet bez społecznego tabu typu Nie rób tego, bo to niemile widziane. Można szybko sobie wyobrazić, jak odurzone mogły być te wcześniejsze społeczeństwa. Doskonałym przykładem są czasy kolonialne w Stanach Zjednoczonych. Jedno z klasycznych amerykańskich śniadań kolonialnych zawierało ciepłe piwo. Ludzie w koloniach pili cały dzień. Zaczynali od piwa, potem przerzucali się na wino, a potem na mocny cydr. Ludzie pili tonę. To samo w okresie rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Słyszałem relacje, że nawet połowa, połowa robotników pracujących na najniższych szczeblach społeczeństwa była cały czas pijana. Poziom pijaństwa, który nie zaakceptowalibyśmy we współczesnym świecie. Ludzie byliby bez pracy, bez domni, na ulicach, gdyby byli pijani tak często, jak niektórzy robotnicy w dawnych czasach. Zaczynasz się zastanawiać przy tych poziomach odurzenia, jak bardzo wpłynęło to na historię. Ile z podejmowanych decyzji jest przypadkiem historii pod wpływem? Myślę, że można uczciwie powiedzieć, że duża część naszego współczesnego świata wokół nas jest wynikiem odurzonych decyzji, podejmowanych przez nietrzeźwych ludzi, w upojonych czasach. I to rzeczy, które po prostu nie trafiają do podręczników historii. Mam na myśli na przykład, że kiedy robiłem research do tego programu, byłem raczej zszokowany. Gdy dowiedziałem się, że prawie nic nie napisano na ten temat. Mogłem znaleźć mnóstwo książek, na przykład o historii narkotyków i alkoholu. Nie udało mi się znaleźć niczego na temat wpływu narkotyków i alkoholu na naszą historię. A jednak wiesz, że tam jest. A prawda jest taka, że nie jest to temat, na który mi tak bardzo zależy, ale zależy mi na brakującym elemencie układanki, czego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Ponieważ nie wiemy o takich rzeczach. I nigdy nie przyszło mi to do głowy, ta ukryta strona historii. Do momentu, aż nie ukazała się jedna z tych takich rzadkich książek, która zajmuje się tą sprawą. Ogólnie rzecz biorąc jedyna praca, jaką mogłem znaleźć, która daje trochę podglądu na ten czubek góry lodowej w tej kwestii, spoglądając z historycznej wody. Czasami pojawia się taka nowa praca, jak niektóre z tych rzeczy teraz o JFK które pozwalają zajrzeć do ukrytego świata takiej jednostki. A potem zaczynasz w swoim umyśle wyolbrzymiać to dla wszystkich innych osób, na które nie masz dowodów. Cóż, ta książka, która okazała się, zmieniła cały mój pogląd. Jest radykalną książką, rewolucyjną, ale jednocześnie oczywistą. Znów nie ma polskiej wersji językowej i nazywa się Alexander the Great, the Invisible Enemy, czyli po polsku Aleksander Wielki Niewidzialny Wróg napisana przez faceta o imieniu John Maxwell O'Brien, historyk nazwiskiem O'Brien. A tym, co robi O'Brien, jest zastosowanie nowoczesnego terminu do schorzenia, które opowiada na wiele pytań dotyczących faceta z przeszłości. Jeden z tych brakujących elementów układanki, który tak idealnie pasuje, że zastanawiasz się, dlaczego nikt wcześniej tego nie zaproponował. Ale widzisz, Aleksander Wielki jest jedną z wielkich osobistości, taki, taki w rodzaju Jackie and Hyde. W całej historii. Chodzi mi o to, że była w nim ta mądra strona filozofa, która od tamtej pory przyciąga uwagę historyków i miłość co niektórych. Ale jest też ta strona, która przypomina trochę starożytną wersję Adolfa Hitlera. I ta strona również zwraca uwagę wielu historyków. I bardzo trudno jest próbować pogodzić dwie strony charakteru Aleksandra i wszelkiego rodzaju dziwaczne teorie, które trzeba wymyślić, aby znaleźć przyczyny tej dwustronności jego natury. Kiedy nagle O'Brien po prostu wrzuca coś, co powinno być dla nas wszystkich oczywiste. Mówi, co by było, gdyby Aleksander Wielki był po prostu wściekłym alkoholikiem. Ze wszystkimi współczesnymi objawiami, które kojarzysz z kimś w końcowej fazie alkoholizmu. A książka O'Briena nie jest zbytnio wciągającą książką. To nie jest jedna z tych książek, których nie można odłożyć. Nie jest to świetna lektura, ale założenie które książka próbuje wspierać, że pomysł, że Aleksander Wielki mógł być zwykłym alkoholikiem, działa idealnie. Jednym z powodów, dla których możesz spojrzeć na Aleksandra, a nawet w tym przypadku zobaczyć kawałek góry lodowej wystającej z wody, jest to, że jest on jednym z najlepiej opisanych ludzi starożytnego świata. Wiemy bardzo mało o większości osób, ale ponieważ Aleksander był tak sławny w swoim czasie, że ludzie chodzili za nim i spisali jego harmonogram i inne rzeczy. A czasami fragmenty tego harmonogramu trafiają do podręczników historii. I możesz zauważyć imprezy z chlaństwem, które zaplanował Aleksander Wielki. Był oczywiście Macedończykiem, a Macedończycy byli sławnymi pijakami i mieli imprezy z piciem, które obejmowały konkursy picia. Wtedy wiesz, że poważnie pijesz, kiedy faktycznie rywalizujesz o to, kto może wypić najwięcej, najszybciej. I to były poważne sprawy. Przeczytałem kiedyś coś, w czym historycy powiedzieli, że na jednej z tych macedońskich imprez alkoholowych zginęło 35 osób, w tym zwycięzca. Więc kiedy spojrzysz na grafik dzienny Aleksandra i usłyszysz o jego piciu, jasne jest, że nazwanie go alkoholikiem nie będzie naciągane. To co każe ci O'Brien, to nie bać się stosować tych nowoczesnych idei, takich jak bycie alkoholikiem, do postaci z przeszłości. Ponieważ czasami jest to najlepsza odpowiedź, jaką można znaleźć i zastanowić się, jak mogło to wpłynąć na nasz dzisiejszy świat. Patrzymy tylko na jeden przykład, dla którego, dla którego mamy kurzące dowody, które mogą pozwolić ci na skonstruowanie alternatywnej historii. Nie chciałbyś tego robić, gdybyś był prawdziwym historykiem. To jest jedna ze swobód, którą mam, po prostu będąc fanem historii. Mogę szaleńczo spekulować z ograniczonymi dowodami i pozwolić Wam wyjść i dobrze się bawić, próbując sprawdzić, czy dopasuje, czy nie. Widzisz, mógłbyś spojrzeć na Drugą wojnę światową zupełnie inaczej, gdybyś chciał, ponieważ mamy dowody na temat wielu głównych graczy w tej wojnie, którzy mogli mieć. Jako część swojej ukrytej historii jakiś powiedzmy ukryty wpływ. W niektórych przypadkach był to ukryty wpływ alkoholu, winny zaś wywołany narkotykami. Powiem ci o czym mówię. Spójrz na przywódców, którzy kierowali głównymi mocarstwami podczas II wojny światowej. Usuń Roosevelt'a z równania, ponieważ chociaż był pijaczkiem, Franklin Roosevelt wydawał się raczej wolny od małp na plecach, używając tę starą frazę. Ale jego odpowiednik w Wielkiej Brytanii mógł nie być. Winston Churchill był znanym alkoholikiem. I zrozum coś. W epoce, w której żył Churchill, ludzie pili więcej niż dzisiaj. Społecznie bardziej akceptowalne było o wiele więcej picia, niż mogłoby to mieć miejsce dzisiaj. Ale Churchill był uważany za pijaka nawet jak na ówczesne standardy. Gretchen Rubin w swojej wspaniałej książce 40 sposobów patrzenia na Winstona Churchilla i znów brak polskiej wersji językowej, ma cały rozdział na temat tego, czy był alkoholikiem, czy nie. I dzieli całą książkę na sekcje pro i kontra, więc będzie miała kilku historyków, którzy twierdzą, że był alkoholikiem, i drugą stronę, która mówi, że nie był. Cóż, jak mówi Rubin, zworzec był następujący. Zaczął pić zaraz po przebudzeniu. I w zasadzie pił do śniadania whisky i napoje gazowane. I pił przez cały dzień, dopóki nie poszedł spać. Każdego dnia. Teraz ludzie, którzy mówią, że nie był alkoholikiem, będą mówić takie rzeczy jak, no, że rozcieńczał swoje napoje, jakąś mineralną i tym podobne. Ale jeśli pijesz drinki przez cały dzień, każdego dnia, zaczynając od śniadania, jeśli nie wcześniej, Myślę, że można śmiało powiedzieć, że czasami podczas podejmowania ważnych decyzji możesz być pod wpływem. Że to picie może mieć wpływ na naszą historię. Ruben opowiada cudowną historię, w której opowiada o zebraniu personelu następnego ranka po tym, jak Churchill podyktował kilka rozkazów. A Winston Churchill nie kładł się spać jakoś specjalnie wcześniej. Trzecia, czwarta, piąta... Jego pracownicy wstawali o zwykłej porze, spotykali się o siódmej rano i czytali rozkazy, które Churchill pisał o trzeciej i czwartej nad ranem, po całym dniu picia. A Ruben cytuje szefa sztabu, który pewnego dnia powiedział członkom personelu, że Winston musiał być dość ciaśniutki, czyli pijany, kiedy to dyktował. Więc może, po prostu, być może picie Churchilla wkradło się w jego proces decyzyjny. Czy możesz sobie wyobrazić naszych współczesnych prezydentów, którzy piją przez cały dzień, każdego dnia i nikt nie robi z tego powodu zamieszania? A jednak Churchill nie żył tak dawno temu. Teraz to nie był tylko Winston Churchill. Stalin miał ponoć być alkoholikiem, jeśli nie wciekłym alkoholikiem. Jakby jest na to naprawdę bardzo mało dowodów, a jednak jest kusząco jasne, że Stalin był mocnym pijakiem. Właściwie słyszałem relacje, w których wyjaśnienie bardzo dziwnego zachowania Stalina, kiedy Niemcy po raz pierwszy zaatakowali Związek Radziecki w 1941 roku, jest wyjaśniane właśnie przez cuk alkoholiczny. A cuk to oczywiście, gdy ktoś po prostu schodzi na głęboką wodę i pije solidnie przez długi czas. Cóż, nikt nigdy nie podał dobrego powodu, dla którego Stalin po prostu zniknął. Gdy Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, przez co najmniej tydzień, niektórzy twierdzą, że zbliża się to do dwóch tygodni. Jego głosu nie było nigdzie, nie wydawał rozkazów, wszyscy byli po prostu zdani na siebie. W ramach przygotowań do tego programu przeczytałem relację, w której utrzymuje się, że powodem zniknięcia Stalina jest to, że był pijany, nie przestał pić przez wiele dni. Taka była jego reakcja na zaskoczenie niemiecką inwazją. Jeśli tak jest, czy uważasz, że alkohol i alkoholicy mogli mieć większy niż niewielki wpływ na przebieg II wojny światowej? Jeśli Rosjanie zostają pozbawieni przywództwa przez pierwsze półtora tygodni II wojny światowej i wojna z Niemcami, nie sądzisz, że może to mieć jakiś wpływ? Ale oczywiście znów nie mamy podstaw dowodowych, nie wiemy, czy Stalin był pijany w tamtym okresie. Dlatego jest to numer dwa na mojej liście rzeczy do zrobienia kiedy w końcu dostanę ten wehikuł czasu. Teraz jednak nie chodziło tylko o ludzi po stronie aliantów. Od dawna krążyły pogłoski o używaniu narkotyków przez Hitlera. Widzisz, Hitler ponoć brał amfetaminę przez ostatnie kilka lat wojny. Tego samego rodzaju rzeczy, które brał Kennedy. Chociaż wygląda na to, że Hitler prawdopodobnie brał o wiele, wiele więcej. Powiedział kiedyś, że nie może żyć bez swojego lekarza, a jego lekarz był tym, to dawał mu te zastrzyki. Nie tylko amfetaminy, ale też leki nasenne, barbiturany, by zejść z amfetaminy. A co do tego, jak bardzo wpłynęło to na Adolfa Hitlera, trudno powiedzieć. Z wyjątkiem tego, że Adolf Hitler zrobił to samo, co Aleksander Wielki. Pod koniec ich życia zamienia się w niemal szaleństwo. I historycy, robiąc to, co powiedziałem, w przypadku księżnej Diany, które usłyszeliśmy wcześniej, jeśli nie wiesz o użytych substancjach, które logicznie wyjaśniają co się dzieje, zaczynasz próbować wymyślać coraz mniej logiczne rozwiązania i wyjaśniać ich zachowania. Zarówno z Hitlerem, jak i Aleksandrem Wielkim, historycy często mówili, że po prostu oszaleli z powodu megalomanii. Ta absolutna władza całkowicie zepsuła ich obu i że popadasz w szaleństwo, gdy nie ma kontroli. Ale to rozwiązanie jest prawdopodobnie bardziej naciągane niż powinno być. Bo jeśli spojrzeć na popadanie Hitlera w pseudo to z pewnością wygląda to jak psychoza amfetaminowa. Dzieje się tak u osób, które używają amfetaminy przez długi czas. Zasadniczo wariują, a Hitler miał wiele objaw osoby zażywającej amfetaminę. Wszystko od paranoi do urojenia, aż do końca życia. Widać na starych filmach, że trzęsie się jak liść, jego ręce i wszystko. A historycy zaczęli mówić, że mógł cierpieć na złą formę choroby Parkinsona. Tak, albo po prostu może jest czpunem amfetaminowym, który wskazuje klasyczne skutki uboczne używania tego narkotyku przez długi czas. Więc kawałek tej układanki bardzo dobrze pasuje do Adolfa Hitlera. I nie tylko Hitler. Jego zastępca przez większość II wojny światowej, As Latania, o imieniu Hermann Göring. Był facetem, który dowodził niemieckimi siłami powietrznymi, Luftwaffe. Göring był uzależniony od morfiny. Został ranny we wczesnych marszach hitlerowskich. Został postrzelony i kiedy dochodził do siebie, uzależnił się od morfiny. I to uzależnienie pozostało z nim aż do kapitulacji Niemiec. Został odstawiony od morfiny podczas pobytu w areszcie aliantów. Przed procesami norweskimi Albert Szper pisze w swoich pamiętnikach. Że Göring zasypiał na zebraniach sztabowych. Mam na myśli to, że robił sobie zastrzyki przed spotkaniem i przysypiał podczas ważnych dyskusji. I naprawdę zastanawiasz się, czy uzależnienie Göringa odegrało jakąkolwiek rolę w tym, że Luftwaffe zasadniczo nie radziło sobie przez większość wojny. Chcesz znaleźć powody, dla których Niemcy nie poradzili sobie lepiej? Słaba wydajność Luftwaffe to dobry początek. I jak wiele można za to winić Hermana Göringa? Cóż, pod koniec wojny większość ludzi wokół niego uważała go za dość niekompetentnego. Czasami historyczne przykłady niekompetencji mają inne przyczyny niż po prostu niewiedza, co się robi, jeśli nadążacie. Więc jeśli chciałbyś napisać nową historię II wojny światowej, co jeśli powiedziałbyś, że Churchill, Stalin byli po prostu alkoholikami, a Hitler i Göring brali narkotyki? I z logicznego punktu widzenia myślę, że byłoby dziwne powiedzieć, że narkotyki i alkohol przywódców wojennych podczas II wojny światowej nie miały wpływu na wynik wojny. Czy nie byłoby to dziwniejsze powiedzieć, tak, Hitler i Göring zarzucali narkotyki, ale to na nic nie wpłynęło. Stalin i Churchill pili tonę wódy, ale na nic to nie wpłynęło. Brakujące elementu kładanki czasami wiele wyjaśnia. I tak jest wiele przykładów, na które możesz wskazać. Są kuszące przypadki dowodów anegdotycznych, lub poszlak. Znalazłem jeden przykład, o którym nie miałem pojęcia że mógł zadecydować o wyniku słynnej bitwy pod Waterloo z Napoleonem. Historia Napoleona jest świetną historią. Nie jestem największym fanem tamtej epoki, ale nie możesz się powstrzymać przed francuskiego cesarza. Był to chyba największy polityczny i militarny drugi akt w historii świata. Widzisz, Napoleon został pokonany pod koniec swojej kariery. Wszyscy myśleli przez koalicję europejskich mocarstw. Mam, mam na myśli to, że większość Europy zajęło pokonanie francuskiego cesarza i wreszcie uzdrowienie Francji. A kiedy te zwycięskie mocarstwa pokonały Francję, wygnały Napoleona na wyspę u wybrzeżu Włoch i pomyśleli, że po prostu tam umrze. A potem zaczęli dzielić Europę na tych kongresach, takich jak Kongres Wiedeński, i demobilizacja swoich armii, i powrotu do osiemnastowiecznej wersji normalności. A gdy odwrócili się plecami, wrócił Napoleon. Mam na myśli to, że zostawili tego gościa na wyspie z całym jego geniuszem i wszystkie jego ambicje. A on żywił gorycz i urazę. I cóż, był to głupi ruch. A kiedy odwrócili się plecami, nagle na Elbie znika Napoleon. I zanim wchłoną te informacje, wylądowano na wybrzeżu Francji. I zanim przyjmą te informacje, maszeruje już na Paryż. Teraz alianci postawili nowego króla we Francji, kiedy pozbyli się Napoleona. A ten król wysyła generała i kilku żołnierzy, aby powstrzymali Napoleona w jego marszu na Paryż. I dochodzą, i Napoleon wychodzi przed te wojska, które celują w niego bronią, i mówi coś w stylu i to jeden z najwspanialszych zdań w jego życiu. Jeśli chcesz zabić swojego cesarza, jam tutaj. A historia mówi, że ci żołnierze rzucili broń, łzy spływały im po twarzy i krzyczeli Viva la Imperator! I nagle dołączyli do niego, uzbrojeni w marszu na Paryż. Francuski król, nowy francuski król, rozsądnie odchodzi i w być może największym akcie swojego życia, Napoleon ponownie przejmuje Paryż. Reszta świata szokująco obserwuje to wszystko, co się dzieje, i Bonaparte przystępuje do zorganizowania kolejnej wielkiej armii francuskiej, składającej się z setek tysięcy ludzi, z kraju, który został wykrwawiony do bieli przez ostatnie 20 lat nieustannej wojny. W ciągu stu dni Napoleon ma tę armię na miejscu, stawiając czoła Brytyjczykom i ich sojusznikom, Prusom i ich sojusznikom, i ma szansę na wygraną. Jedynie mógłbym sobie wyobrazić, jako przykład dla dwudziestowiecznych ludzi, których mógłbym porównać, to wyobrazić sobie, że Adolf Hitler zatrzymał II wojnę światową tuż przed inwazją aliantów na Niemcy i zawarł układ z Churchillem, Rooseveltem i Stalinem. Powiedziałby, że oszczędzę Wam śmierci tych wszystkich ludzi i zaciekłych walk licznych, jeśli tylko pozwolicie mi odejść. Pozwolicie mi odejść gdzieś na jakąś wyspę. Możecie mieć Niemcy i wojna się skończy. A potem wyobraź sobie, że puścili Hitlera, że ustanowili nowy rząd władzy, pozbyli się nazistów, a potem zabrali się za demobilizację swoich sił. I wracają do normalnego trybu życia, a potem nagle wraca Hitler. I rząd wysyła wojska, żeby go powstrzymały, a on obraca ich na swoją korzyść. I maszerują na Berlin. Odbijają Niemcy, i w ciągu stu dni ma niemiecką armię stawiającą czoła Sowietom i sojusznikom, z szansą na wygraną. To niebywały wyczyn Napoleona. Więc w dniu bitwy pod Waterloo, kiedy najbardziej potrzebujesz być w swoim fachu, Napoleona nie było. Ludzie próbowali rozgryźć, dlaczego do cholery Napoleon nie był swój w dniu tej kluczowej bitwy. I zaproponowano wszelkiego rodzaju teorie. Widzisz, francuski cesarz cierpiał w tym czasie. Cierpiał na różnego rodzaju dolegliwości, w tym jedną, która ewentualnie go później zabiła. Miał dolegliwości żołądkowe. A w dniu bitwy nie był sobą był ospały był niewyraźny, niezdecydowany i powolny. To człowieka, którego charakterystyczny styl walki polegał na zdecydowaniu, szybkości i przejściu do punktu ataku, znając sedno bitwy i szybko do niej dochodząc, nie był sobą. A jednak, nawet w kiepskim wykonaniu Napoleona, jego przeciwnik w bitwie, książę Wellington, brytyjski generał, powiedział, że sama bitwa była, cytuję, najbardziej niepewne zwycięstwo, jakie kiedykolwiek widziałem koniec cytatu. Co oznacza, że łatwo mogło pójść w drugą stronę. Więc bitwa była tak niepewna, kiedy Napoleon był w kiepskim stanie. Jakby to było, gdyby był sobą? Historycy próbują teoretyzować, dlaczego wtedy nie był sobą. A kiedy się przygotowywałem do tego programu, natknąłem się na informacje, której nie byłem świadomy. Najwyraźniej Napoleon wziął dawkę opium, noc przed bitwą. Napoleon też nie przeszedł do współczesnego testu narkotykowego. Widzisz, opium było używane w medycynie w tamtych czasach, a noc przed bitwą Napoleon cierpiał i nie mógł spać, więc prawdopodobnie na polecenie lekarza połknął to opium. I nie tylko spał, ale zaspał. Wszyscy to zauważyli. Co więcej, kiedy się obudził, był niewyraźny, ospały i powolny. Istnieją relacje, że tego dnia zażył kolejną dawkę opium. Ta sama osoba, która mówiła, że przyjął dawkę w pierwszej kolejności, sugerował, że mógł przyjąć dawkę w dniu bitwy. Czy możesz sobie wyobrazić, że bitwa pod Waterloo została rozstrzygnięta, ponieważ Napoleon Bonaparte był naćpany? Ponieważ wziął to opium. To dość ważny brakujący element układanki, czy nie? Więc trzeba to użyć jako szablonu, kiedy oceniasz inne wydarzenia w historii, kiedy widzisz historię, w której rzeczy po prostu się nie zgadzają, lub gdy ludzie zachowują się szczególnie niekompetentnie, pochopnie lub niestosownie odważnie. Jest wiele rzeczy, które mogą wskazywać, że dzieje się coś jeszcze innego. Po prostu spróbuj umieścić ten szablon na niektóre wydarzenia i czy ktoś mógł być pod wpływem, gdy Tytanik uderzył w tę górę lodową. Czy ktoś był pod wpływem, gdy armie rosyjskie zostały zniszczone pod Tannenbergiem w szokującym zwycięstwie armii niemieckiej w I wojnie światowej? A co z naszym prezydentem Kwaśniewskim, który lubił sobie chlubnąć w ramach Savoir Vivre'u? A co z Jelcynem, który był tak często pijany, że musiał oddać posowiecką Rosję w ręce Putina? Czy niektórzy ludzie byli pod wpływem, Wiele z tych wydarzeń ma o wiele większy sens, jeśli byli pod wpływem. Myślę, że gdybyś mógł przeprowadzić test narkotykowy lub zrobić test z alkomatem kilku głównym postaciom w historii, wyjaśniłoby to być może niektóre z najbardziej dokuczliwych pytań historycznych, jakie mamy. Czy nasz współczesny świat jest częściowo wytworem mnóstwo nietrzeźwych decyzji podejmowanych przez nietrzeźwych ludzi? Prawie na pewno. Czy dużo o tym wiemy? Prawie nic.